Witam. Będzie kolejny filmik z Expo Hunting i będzie też może później filmik z nad z urlopu zimowego. Jeden i drugi wymaga prologu, bo filmik będą słabe, skierowane głównie dla znajomych i kompletnie obce osoby będą myśleli sobie, ale cienkie, ale znajomi chcieliby zobaczyć to czy tamto. Więc mam dużo znajomych poza granicą Polski i są bardzo ciekawi, co było na Expo Hunting. Miałem nie nagrywać nic, tylko dla siebie pojechać, ale prosili nagrywać, wziąłem kamerkę GoPro malutka. Chciałem, żeby ceny się nagrały, oczywiście kamerka fajna, sprytna, ale nie widać szczegółów. Na pewno nie będzie tak dobry jak ten. Na to nie ma szans. Przede wszystkim komputer mój nie przyjmuje porządnych programów do edycji filmów. Microsoft blokuje to. Ja nie jestem komputerowcem, nie umiem tego wgrać, więc mam taki wyleco. Jedna z podstawowych rzeczy, po co tam pojechałem na Eurohunting. Trzy różne bronie, które chciałem zobaczyć, a do sklepów rozrzuconych w Polsce, Sako, Remington, było daleko. Jeden w Warszawie, inny gdzieś na Pomorzu, jeszcze inny Przemyśl, tam powyżej, nie pamiętam. A na Expo Hunting wszystkie bronie są. Więc Remington 700 Varmint SF, piękna broń, piękna lufa, do polowań w Kanadzie by mi się to sprzedało, a satysfakcja, że ją mam, też byłaby niezła. Druga broń, Sandero SF, nie tak ładna jak tamta, kaliber 300 mm. Mocowanie tak jak mają w Stanach na stojak. Kaliber 300 Winchester, nie 300 mm. Naboje dwa razy droższe niż do poprzedniej sztuki, czyli na szczelnicę cienko. W Polsce bym tym zapolował, ale nie o Polskę tu chodzi głównie. No i trzecia jednostka, która od dawna mi się podobała. Chyba się lampa odbija. Trudno. Trzecia jednostka, Sako. Dosyć lekki karabin, raczej nie dla mnie. Nie na dalekie, no to jest karabin na dalekie chodzenia. Chyba nie będzie aż tak precyzyjny. Chodzi mi o long range. To jest exactly long range, ale nie dokładnie o to chodzi. Na polskie warunki raczej by się to nie nadawało. Ten hamulec będzie się zapychał śniegiem. Varmint Laminty Stainless. Zaraz go gdzieś tu dojdę. Mam nadzieję. Albo i nie. Ciach, ciach, ciach. Mam teraz bez światła. Więc Varmint Laminty Stainless. Kilka plusów. Przyspiesznik. Twierdzą, że opcjonalnie. Ładnie wykonana broń, ryfowana lufa, Laminty Stainless, no niby drzewo, ale ładnie to wygląda, przynajmniej na zdjęciach. I będąc tam na Eurohunting, będę mógł zobaczyć, jak naprawdę wygląda Laminty Stainless, nie na zdjęciu. Kalibry 308, no czyli lepsza, tańsza opcja,
opcjonalny przyspiesznik. Nie wiem, co to do końca znaczy. Wszystkiego się dowiem na miejscu. No dobrze. Trochę pokręciłem. No ale cóż. Jak coś się komuś nie będzie podobało, to wyłączać. Nie dawajcie tych łapek na dół. Znajomi sobie zobaczą i już będzie cool, ok? Dobra. Za 200 metrów skręć w prawo. Za 200 metrów skręć. Thank you.
Tak, za tym masz dwóch. Kupiłem wczoraj koszulkę u Badery z jeleniem. Tak, tak, słucham pana. Chciałem spytać, ale to pewnie tam będzie. Oglądam Astro Classic na internecie, ponad rok sobie już patrzę na sztuce, jakiś long range czy coś takiego. Long range, to będzie tutaj. I szczerze mówiąc jestem, podoba mi się Sandero SF, czy jakoś tak się nazywa. Sandero? No. A jest. Tutaj jest Sendero, ale jest 300 Manchester Magnum. W tej chwili tylko taki mamy Sendero w tym kalibrze. Musiałbym zobaczyć, jakie one są wersje kalibru. Szczerze mówiąc, modelu. Chyba robi tylko, robią tylko w 300, z tego co patrzyłem na internecie. 308 bo... to jest ten inny, nazywa się inaczej. Nie Sendero, tylko nazywa się... Znaczy 308 jest bardzo dużo. Mogą być SPS, Warmint, tu jest long range, taki tactical. Generalnie podobają mi się sztuce z tego typu lufą, jasną, lufą ryflowaną. No tak, no to jest to świetna rzecz. Trzeba tego naszą czyścić, każdą broń trzeba. Teraz jest kwestia, bo jak wielki odrzut ta broń. Jako Remington to jest tyle możliwości przerobienia, odrzut jest dosyć spory w tym kalibrze. Ale przez to, że jest lufa warmintowska, ten sztuce jest dosyć ciężki, jest ciężka lufa. Osada też, ten sztuce jest dosyć ciężki, bo nie jest dochodzenie po lecie, to raczej do strzelca na strzelnicy. Więc ciężar tego sztucera po prostu niweluje odrzut. Mhm. No bo z tego co patrzyłem, to są do Remingtona przyspieszniki w sprzedaży, że można przełożyć cały system spustowy. To znaczy przyspieszniki, dźwigni może są, ale zazwyczaj Amerykanie nie stosują przyspieszników, tylko regulowany spust. Można go delikatnie wysunąć, podkręcić, wysunąć. Tam jest czeski ma tutaj śrubkę karabin. Tak. Strzelam generalnie z dwóch kalibrów, 243 i głównie na dziki poluję i wiele dzików z tego zastrzeliłem, bo jest bardzo celny, a czeski karabin dosyć ciężki, mały odrzut, nie ma w ogóle odrzutu. Tak, 243 jest fajny, pod tym względem, że mam bardzo płaską trajektorię lotu. Tak, i 8x57, ale ten już jest cięższy pocisk, ale już ciężej w komorę trafić. I kniejówka lekka, no to też chyba przez to. Jest lżejsza i ciężki pocisk nie leci tak celnie. Tak. A teraz dlaczego oglądam od 2 lat? 7 lat temu byłem w Kanadzie i polowałem w Nowej Fulandii na czarnego niedźwiedzia z 30.06. Nigdy go nie podszedłem w Nowej Fulandii, nie przy nęcisku, tylko chodziliśmy za tym niedźwiedziem. Nigdy nie podszedłem na strzał. Więc dlatego patrzę za long range i teraz przy mojej masie ciała zdaję sobie, jak celnie strzelam z małego kalibru, a co taki potrafi? Być może, że nigdy bym celnie z tego nie strzelił. Wie pan co, no... I dlatego wolałbym ten, ale patrzę na to 308, bo wiem, że mniejszy pocisk, mniejszy odrzut, nie? No tak. Wtedy nie ma gwindu, rusznikarsko by trzeba było po prostu zamontować. To pod uwagę. Jest to możliwe, tylko... Przecież nawet jakbym przyspiesznik zakładał, to bym też samemu tego nie robił. Tak, nie? Tak. To ingerencja rusznikarska musi być, jeśli chodzi o hamulec. Aha, on tu jest tak zaczepiony, że do ręki go się nie da wziąć. No nie, niestety tylko nie. Różnica w cenie na mójcy też jest chyba spora, nie? Proszę? Różnica to jest duża.
dosyć droższa amunicja. No tak, tak. Na polowaniu nie czuć, na strzelnicy już czuć. Zgadza się. Ile paczka amunicji kosztuje? Wie pan co, około 200. Troszkę może nawet więcej. Zależy jaka nawaczka plocha, bo tutaj jaki producent, tak dalej, jaki pocisk, ale tak średnio mniej więcej, no najtańsze to będzie coś w okolicach 180 pewnie złotych. No takie droższe to będą 200 z hakiem, 250 w górę. Za paczkę 26. A 308? Stówkę pewnie. 308 stówkę, no. Czy gecko, czy... Tak jak mówię, na polowaniu tego nie czuć, bo kilka strzałów się może nawet na jakimś wyjeździe oddać, albo jeden, albo wcale, ale już na strzelnicy to czuć. Tak, tak. No fajna broń. A 308 pan ma? Nie. 308 z tego Sandero? No. Nie, to jest 308. To jest 308. To jest ich serce. To jest długość lufy 65, jedno i drugie, nie? Tak, to jest lufa warmitowska długa. Taka troszkę ma wcięcia, żeby lepiej wprowadzać ciepło. Pan osobiście strzelał kiedyś z tego? Z tego ja osobiście strzelałem. Ogólnie z 300. Kolega strzelał. Z 300 kiedyś mi się zdarzyło. Parę lat temu. No, ale chyba dużo łatwiej trafić z tego, nie? Chyba tak, bo bardziej jestem oswojony z tym kalibrem. To jest kwestia po prostu paru wystrzelania dwóch, trzech paczek amunicji na strzelnicy i po prostu zwyczaj do niego, wyczuję go po prostu. No dobra, dziękuję. No proszę bardzo. Aha, tu jest coś takiego zakręcone, nie? I to spowodowałoby odrzut zbliżony tak, do bo, tego. Bo to jest 338 na Magnum, to już kopie straszne. A, no tak. To już jest straszne kopięcie. A to widziałem to w Kanadzie, nie wiem to. O, no tak. A tak nie wiesz. Skuteczny strzał z odległości 1,5 kilometra. No, kilometra, to bardziej 1,5 kilometra. 600 metrów, to jest to, co potrzeba mi minimum dla nową hulandę. Tak, no to są takie coś właśnie w Warmincie, jak na Sendero, czy... No to niżej trzeba. Nie, nie, bo na tym widziałem na fejsie. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. W razie pytań proszę dzwonić do nas. Mamy to w stałej sprzedaży w tym momencie. Model. Jeszcze muszę porozmawiać z jednym gostkiem, który mi polecono. On się zna na Sendero, no Lounge. Osobiście sam bym z chęcią sobie raz czasu do czasu postrzelał na Lounge Lunch. Ale Amerykanie dawno temu przeprowadzili badania, z których wynikało, że ich żołnierze przy kalibrze 34,6 nie szyją tak wcale jak z 308. Wynikało to przełożenie masy ciała żołnierza na siłę odrzutu broni. I odeszli od 30,06 na poczet kalibru 308. Kaliber 300 Magnum jest znacznie silniejszy niż 306, więc odrzut jeszcze większy, czyli rozglądać się i cieszyć się, jaka fajna broń, byłoby bez sensu. Gdyby się okazało, że musiałem przytyć ze 20 kg, żebym był w stanie z tego celnie strzelić. Nie są to rzeczy zmyślone, są to rzeczy opublikowane już 20-30 lat temu. Także posłuchamy, co ten pan nam powie. Gracias.
Wojtek Górka jest prezesem. Pana spytać o tego Sakowa na Winterfalle. Tak. To jest tylko w takich drobnych kalibrach? Jest też jakiś kaliber 308 albo... Może być 308, 3006, 223. A coś z Long Lunge to jest zupełnie coś innego, nie? Tak. Takie to jest kaliber 308, 300 Magnum. To jest całkiem inna broń. Jest tu taki Sako Long Lunge? Akurat nie mamy na tym, ale jak weźmie pan sobie katalog, to w katalogu jest. Można wziąć, no. Dziękuję. O, przepraszam. A jeszcze panu zawrócę głowę, bo tak trochę poczytałem na internecie. Jak jest... Są na internecie podane, ale to u producenta, że może być z przyspieszeniem już bez. Tak. To jak to w Polsce wygląda, że na przykład kontaktują się z waszą firmą, wy macie bez przyspiesznika i koniec, czy możecie zamówić? Nie, my mamy i gotowe moduły z przyspiesznikiem i bez. Aha, że tylko moduł przekładać. Możemy sobie przełożyć. Aha, rozumiem. Bo się nad tym właśnie zastanawiam, że no nie w takim katalogu, tylko w internetowym. Właściwie to biorę go, ale mam na internecie, to otwarte na komputerze, gdzieś schowane w zakładce. To właśnie tam pisze, że krzyżek oznacza, że opcjonalnie, nie? Tylko, że opcjonalnie to często jest tak, że fabryka daje, a... Nie, czasami jest tak, że zamówimy powiedzmy 30 sztuk z przyspiesznikiem i 50 sztuk bez przyspiesznika. Któryś z tych się szybciej sprzeda, więc mamy jeszcze dodatkowo, że możemy zamienić. Tam przyspieszymy możliwość regulacji takiej samemu sobie, jak czeska broń na przykład, nie? Różnikarz tylko wewnętrzny. Jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o tym, to sobie może sam wyregulować. Znaczy, w sensie, czy jest to dostępne, czy trzeba broń rozbierać? No trzeba osadę zdjąć. Aha. Do śrub regulacyjnych jest pod osadą. Czy jest to równo łatwiej szczerować jak w czeskim szluterze, że tylko kwestia dwóch ślub? Dwie śruby i... To jest dokładnie to samo, nie? I tam jest regulacja na śluba. No, czeski ma na zewnątrz siłę wypuszczoną, ten dla konserwacji, jak ktoś ma lata broń, to też ściąga. Tak, oczywiście. Dobra, dziękuję. Proszę.
Ile taka czapka kosztuje? Kazienoka 450. Ta 400. Wyprawionych. Ile kosztowało uszycie czapki z Disa, jeśli mam swoje skórki? Gdzieś do 300 zł, w zależności od modelu, nie? No to jest tak ciepło, że... No, ale to po to jest, no, po to to zwierzę się strzela, żeby go wykorzystać, a nie żeby go wyrzucić do kosza zakopać. Czyli około 300 zł by to kosztowało. No, w zależności... Pana firma jest daleko... Nie, no, Nowy Targ to jest blisko po drodze. Ja jestem z Ostrowska dokładnie, nie? To jest droga na Szczawnicę już, bo tak. Dobra, spoko. Zapraszam na odprawę. Dziękuję. Kiedy na się podzielam? Kaliber to musi kopać. Ja mogę panu pokazać, mam na słonie 400, to jest CZ-550 w kalibrze 450 Winchester Magnum. Taka gula jest. To tylko nie można się poddawać, że pan się zaprze i pan to... Po prostu trzeba się poddać i to nie kopie, naprawdę. A to? Ja mam 300 Winchester Short Magnum Browninga. Zięć kupił Winmaga w nie short. I ma tego Abolta Browninga. A co pan dobre? I w tym Winmagu mniej kopie niż w tym moim szorcie. Ale tam to, jest prędkość. A jak to broń porównać do czeskiego taniego Long Range? Proszę pana, trzeba być parametry typu lufa i tak dalej. Jest okej, nie? To ten sam rozmiar lufy. Ja powiem panu tak. Remington słynie z tego, że robił broń dla snajperów. Czyli dla tych, co po prostu to ma być, czy pan obije, nie obije, to ma trzymać, łochać i strzelać i tyle. Znaczy w Kanadzie ja miałem kontakt bardziej z traperami niż z myśliwymi, którzy używali Remingtonów 3006, no ale to powyżej 150 metrów, to byłem 7 lat temu, może 6 w Kanadzie i pojechałem bez broni, tam mi wypożyczono, nie? Wypożyczył gościu, który był przewodnikiem. Trapper dał mi swoją, nie? Na czarnego niedźwiedzia. Tańszą wersję niedźwiedzia, nie? Najtańszą praktycznie. Ja wiem, jaki i ten. No ale doszliśmy tak do 100 metrów, to tylko takiego miszka, co ja miałem ochotę nawet go zastrzelić, ale on mi zaczął tłumaczyć, że on jest mały. Ja sobie myślę, dobra, może być, ale nie, bo tego większego, cośmy na początku tygodnia spotkali, to my go jeszcze dojdziemy. Jeszcze mamy czas, jeszcze parę dni zostało, nie? No i tam. Później mieliśmy przez jakieś 2 lata kontakt ze sobą, mailowy i tak dalej. Na Nowej Fundlandii tam były problemy z tym, że czarne niedźwiedzie zabijały karibu w okresie wiosennym i w pewnym momencie spadek był tak potężny, że oni tam zaczęli kombinować przez Council, czyli ich urząd miejski albo regionalny, tak, że spotkania robili. Zapraszali mnie nawet później na te spotkania, ja się zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi tam. I ten. No ale pomyślałem, dobra, to ty musisz mieć coś, co potrzeba na 500 metrów. Bo ile można oglądać, a myśleć sobie, jak jedno pytanie więcej. Czyli bez lunety nie kupię tego? Nie. Moich znajomych w Kanadzie mógłbym sobie spokojnie potrenować na długie dystanse, ale w Polsce nie ma takiej opcji. A znalazłem na internecie, że niedaleko was tam gdzieś... Bojanowie jest. Tak, Bojanowie jest, na 1200 metrów. No
chodzi mi o 1000, ale na 800 sobie poprawię, na 700. 308 też są, można tak. Kupić, tak? Tak. I tam trzeba zadzwonić, tak jak na internecie jest numer, za, i tak, za, tam trzeba po prostu zarejestrować się. Czy można tam wypożyczyć broń? Nie. Nie, 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 nie można, trzeba przejść ze swoją. Czyli nie można w zasadzie z kimś się umówić, że ja chciałem z takiej sobie popróbować. Nie, 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 to ze swoją bronią. Ale to bym panu polecił. Nie ma dyskusji przy tej lufie i przy tym ciężarze. Pan nie odczuje tego. Od 2 lat jak mam czas wolny, to sobie klikam i patrzę, ile teraz kosztuje. A tyle, okej. Okay. No. Za miesiąc znowu patrzę, a co tam, ten ile kosztuje, a co by do tego... I tak czytam trochę parametry tego, trochę tego. Ewentualnie wyjdzie, co będę miał... prawdopodobnie też sprowadzę w 338 Winchester Magnum. To jest ogromna płyta. Wie pan, jakby pan się już bardziej zdecydował, to nie ma problemu. Może można pojechać na Szczelnicę mamy, może sobie tam szczelić i będzie pan wiedział. Nawet kupiłem fajną lunetę do tego za granicą. Promocja była na święta. Jakie marki? A praktycznie kiedyś to było moje marzenie, a teraz ten Swarovski wypuścił nowszą wersję i tam to było tańszej, a w ogóle na święta zrobili całkiem jeszcze, obniżyli cenę. I kupiłem przez internet w Anglii za funtów Swarovski 5 do 30 razy 50. Spokojnie panu wystarczy. No, do tego mówię, nie? Wystarczy panu, no. Nie, nie mówmy, Swarovski to jest marka. Nie? Ale taka luneta prawie do tego... Ale bębny ma skalowane, taktyczne ma bębny, czyli nie ma... Nie, wie pan co chciałem? Odpatrzyłem od tych w Kanadzie i chciałem mieć te punkty z kropeczkami. Trzy możliwości, bo... Nie jestem na tyle sportowym, w ogóle nie jestem sportowym strzelcem, ale nie strzelam na tyle na strzelnicy, żeby się zajmować skalowaniem, tylko potrzebuję mniej więcej 100, 200, 500, no może, nie? A to się jeszcze musi nauczyć, jeszcze trzeba szybko. To nie jest tak prosta, żeby się w long shota pobawić, to trzeba elaborować amunicję. Szkoda, że tak daleko ta strzelnica. Godzinę 20, to Starachowic bliżej jest. W Starachowicach jest 600. Nie wiedziałem. No tam jest 600. Ja tak tylko co z internetu. 600, 800, pan pisze Skarżysko. Aha. Skarżysko. Dobra. No i mam na bliżej. No. Także... A do was do sklepu się nieraz wybieram, żeby oglądnąć na własne oczy, nie na zdjęciu, nie? I czy ten. W Kanadzie widziałem też taką broń, ale nie miałem jej w ręce. No nie, to nie jest jakaś armata. Dobra, dziękuję. Nie ma sprawy, proszę bardzo. Zwrócił uwagę na lunety Zeiss. Kiedyś czytałem o takiej, która posiadała, z katalogu wynikało, że posiada zarówno krzyż, jak i punkt. Chyba nazywała się Vaipunkt. Spytałem o taką lunetę na stanowisko obsługi Zeissa, a ci mi tutaj panowie powiedzieli, że nigdy o takiej nie słyszeli. Piszcie w komentarzach, czy słyszeliście o czymś takim?